No jak po kampanii, zmęczony? Ja nie. I my, cały nasz komitet wyborczy pana Zenona Różyckiego raczej nie. Czekamy po prostu na ogłoszenie wyników wyborów i przyjmiemy wynik z pokorą oczywiście. Jak mieszkańcy zdecydują, tak, taka opcja będzie rządzić po prostu. I taki prezydent, i tacy radni wybrani przez mieszkańców miasta. Także jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Znaczy ja mówię tylko za siebie, bo nie mogę się wypowiadać za wszystkich. Ale generalnie spokojnie kampania przebiegła, także i wyniki głosowania, frekwencja, no nie wiem, komisja wyborcza tam liczą głosy i potem się okaże, jak grudziądzanie zagłosowali, bo chcielibyśmy. Pan tak trochę żal, bo to widać, że jednak tak ogólnopolska kampania tych wszystkich komitetów to tak po prostu jakoś, no widać, że te wielkie, potężne giganty tak trochę tłumią te lokalne społeczności. No ale jednak mimo wszystko te sondaże pokazały jednak, że w większych miastach ta partia rządząca aktualnie nie zyskała poparcia. Czyli naród dał taką pierwszą lekcję pokory dla partii rządzącej, nie wybierając swoich ich przedstawicieli, tylko tych, którzy rządzą dobrze, mimo tego, że są z innej opcji. Koalicja Obywatelska na przykład tutaj, mimo różnych takich gromów, które na nich też z pewnych tu środowisk i stron szły, no też dosyć dobrze stoi. No nie chcę oceniać. Wszyscy są wygrani, jak to mówię. Na razie są wszyscy wygrani, dopóki oficjalnych wyników nie ma. Ale no mówię, mandat zaufania, jeżeli mieszkańcy Grudziądza dadzą którejś koalicji wyborczej, że tak powiem, no to trzeba będzie go później jakoś wypełnić przecież, nie? Bo ludzie patrzą i oceniają działania wszystkich i kto zostanie wybrany prezydentem, będzie miał trudny orzech do zgryzienia, ale na pewno da sobie z tym rady. Kadencja 5 lat teraz będzie trwała, także będzie czas, żeby poprawić, ewentualnie naprawić, czy zrobić coś dla miasta konkretnego, co przyniesie pożytek mieszkańcom i całemu społeczeństwu tu naszej małej ojczyzny.